Cześć, to Zuza, witajcie na Książkowisku w kolejnym filmie. Ja przychodzę dzisiaj do Was z pierwszym pełnym bookshelf tourem na tym kanale. Ja kiedyś robiłam jakiś taki mały bookshelf tour, gdzie pokazywałam moje książki po angielsku, natomiast ten film już się dawno temu przeterminował, więc go w ogóle usuwam z kanału i dzisiaj przejdziemy sobie przez moje półki i pokażę Wam to, co na nich jest. Jeżeli oglądaliście mój film, który ukazał się parę miesięcy temu, gdzie mówię trochę o konsumeryzmie, o kupowaniu dużej ilości książek i o takiej spirali kupowania, w którą ja wpadłam jakiś czas temu, no trochę z powodu też BookTube'a, to zachęcam Was do obejrzenia, ponieważ z tego filmu dowiecie się, jakie jest teraz moje podejście do kupowania książek i faktycznie ta biblioteka, którą Wam za chwilę pokażę, to jest biblioteka, która jest reprezentatywna odnośnie tego, jakim jestem czytelnikiem, co mnie interesuje, co lubię, w związku z czym jestem dosyć podekscytowana tym, że będę mogła Wam pokazać dzisiaj te książki. Oczywiście nie mam tutaj jeszcze wszystkich pozycji, które chciałabym mieć. Nie mam na przykład książek Dana Simonsa z cyklu Hyperion. To są książki, które jeszcze muszę sobie tam jakoś zakupić albo poprosić je jako prezent z jakiejś okazji. Będzie tutaj też parę książek, których Wam nie będę pokazywać, bo ja nie zaliczam tych książek jako tako do mojej biblioteki. One po prostu leżą u mnie, bo nie mam co z nimi zrobić, ale nie zaliczają się do mojej biblioteczki jako takiej. Także już co, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. No dobra, moi drodzy, tak się prezentuje ogólnie cała moja biblioteczka i od razu powiem Wam, że o tych książkach, które są tutaj na górze, nie będę nic mówiła, dlatego że to są takie książki, wiecie, jakieś starocie, które po prostu jeszcze mam z czasów tam, nie wiem, szkolnych, licealnych i tak dalej. I one są za stare, żeby je sprzedać albo coś z nimi zrobić, oddać do biblioteki i tak leżą. Może wystawię je w którymś momencie na Vinted za jakieś dosłownie grosze, no ale nie będę ich Wam tu pokazywać, bo to nie jest jako tako część mojej biblioteki i tak samo jest z tym, co jest tutaj, bo też są tu jakieś tam stare mangi, na przykład po niemiecku, więc no nie będę Wam tego pokazywać. Także co? Startujemy! No dobra, tu na tej pierwszej półce mamy różne książki Brandona Sandersona. Większość jest po angielsku, ale nie wszystko. I tak mamy po kolei Do gwiazd, Rozjemcę, dwutomowe wydanie Drogi Królów, Elantris, Rytmatystę oraz takie piękne wydanie trylogii Z mgły zrodzone. Te okładki mi się bardzo podobają. No i tutaj mamy The Final Empire, The Well of Ascension i The Hero of Ages. Tu na kolejnej półce mamy przede wszystkim pierwszą oraz drugą część cyklu Siedmiorzecze mojej ukochanej autorki Juliet Marillia, czyli Córkę Lasu oraz Syna Cieni. I dodatkowo jeszcze mamy tutaj jedną z trylogii Robin Hobb, która jakby w kolejności tego całego wielkiego świata, który Hobb stworzyła, to by była 7, 8 i 9 książka, także ja jeszcze nie mogę ich przeczytać, ale już czekają na swoją kolej, ponieważ ja z tego świata przeczytałam na razie 2,5 książki. Natomiast udało mi się te książki bardzo tanio dorwać na OLX-ie. Chyba za całą trylogię zapłaciłam 35 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jak spojrzycie sobie, to cała ta trylogia ma absolutnie genialne, takie starodawne okładki i dlatego ja właśnie chciałam je, te książki mieć. No i dodatkowo one są też w twardej oprawie. W środku jest to po prostu, wiecie, książka dosyć mocno pożółkła ze zwykłym tekstem, ale te okładki są przepiękne. No i to jest pierwsza część tej trylogii, czyli Fool's Errand. Później mamy The Golden Fool, który wygląda tak. Też jest to absolutnie przepiękna okładka. No i na koniec jest to, co wystawiam tutaj na, do zobaczenia dla każdego, kto wchodzi do biblioteki, czyli Fool's Fate właśnie, bo tu mamy te smoki. Bardzo mi się też ta okładka podoba. A tutaj jest Błazen, który jest bardzo ważną postacią w książkach tworzonych przez Robin Hobb. Tutaj na tej półce sobie stoi Potter po angielsku. Mam pierwszy tom i drugi Pottera w tym pięknym wydaniu ilustrowanym od Minalimy, które ma różnego rodzaju wycinanki, układanki i tak dalej. Pokazywałam w większym detalu te książki również w innym filmie, także również go tutaj podlinkuję. No i tutaj mam jeszcze w takim boksie wydanie Harry'ego Pottera, które również kiedyś dostałam, bo generalnie, słuchajcie, większość tych ładnych wydań, ja nie kupiłam ich sobie sama, tylko ja zawsze jakieś takie ładne wydania właśnie zażyczam sobie na gwiazdkę albo na urodziny, na jakieś takie, wiecie, specjalne okazje i w ten sposób
sposób sobie pomału tą kolekcję ładnych wydań zbieram. No więc tutaj mam taki box Pottera po prostu po angielsku, dlatego że zawsze chciałam przeczytać Pottera po angielsku. My mamy okładki takie w Polsce, ale pokażę Wam tylko może tego boxa z tyłu, bo on ma tutaj taki piękny Hogwart. Mnie się bardzo te okładki podobają, więc chciałam je mieć w wersji angielskiej. No dobra, tutaj mamy półkę głównie młodzieżówek, ale tak jak patrzę teraz, to w sumie nie tylko. I zaczynając od lewej mamy trylogię Shatter Me autorstwa Tahereh Mafi, czyli Shatter Me, Unravel Me i Ignite Me. Później mamy trylogię Zimowej Nocy Catherine Arden. Po polsku pierwszy tom to Niedźwiedź i Słowik, natomiast tutaj mamy The Bear and the Nightingale, The Girl in the Tower i The Winter of the Witch. Później mamy dylogię, która nigdy nie ukazała się na rynku polskim. Dylogia autorstwa René Adia, Flame in the Mist i Smoke in the Sun. Później mamy trylogię Angel Fall, Susan E.E. I mamy tutaj Angel Fall, World After i End of Days. Po polsku ta trylogia nazywa się bodajże Penryn i Koniec Świata. Tutaj mamy różne jednotomówki, no i mamy tutaj tak A Curse of Dark and Lonely Bridget Cammerer. Ta książka po polsku ukazała się pod tym samym tytułem. Vicious, V. Schwab, The Wicked Deep, Shea Earnshaw, To Kill a Kingdom, Alexandra Crystal, The Light Between Words, Lara Weymouth, Uprooted, Naomi Novik i The Last Namsara, Kristen Cicciarelli. I tutaj po prawej stronie, na górze, mamy trylogię dla dorosłych autorstwa Juliet Marillier. Ta trylogia nigdy nie ukazała się w Polsce. Nazywa się to trylogia Blackthorn and Grimm. No i pierwszym tomem jest Dreamer's Pool, później mamy Tower of Thorns i później mamy Den of Wolves. I jeszcze tutaj po prawej mam książki Sary J. Maas. Z serii Szklanego Tronu mam tylko angielskojęzyczną Wieżę Świtu, dlatego że to jest mój ulubiony tom z tej serii i jedyny, który będę jeszcze w przyszłości ponownie czytać. No i tutaj mamy jeszcze całą serię dworów w takich samych okładkach jak po polsku. Czyli mamy A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury, A Court of Wings and Ruin, A Court of Frost and Starlight i na koniec A Court of Silver Flames, który jest w takiej większej oprawie, bo nie czekałam na paperback, tylko kupiłam sobie po prostu twardą oprawę. Swoją drogą jest ona w takiej samej cenie jak to nieszczęsne polskie dwutomowe wydanie, które ma 5 tłumaczy, więc jeżeli jesteście w stanie czytać po angielsku, to jak najbardziej zachęcam Was do sięgnięcia po oryginał. Tutaj mamy po pierwsze moje przepiękne wydanie Hobbita po fińsku. Jeżeli jesteście zainteresowani detalami tego, jak to wydanie wygląda w środku, to odsyłam Was do filmu, który robiłam jakiś czas temu i tam pokazywałam, jak ono dokładniej wygląda. Później mamy Finnikin of the Rock Meliny Marquette. To jest fajna pierwsza część trylogii, ale pozostałe są właściwie nie do dostania, więc nigdy ich nie przeczytałam. Później mamy angielską Drogę Cormaca McCarthy'ego. Później tutaj mam pierwsze cztery części Pieśni Lodu i Ognia George'a R.R. Martina. Nie będę ich wyjmować z pudełka, bo te książki wyglądają tak, to są takie malutkie 17-centymetrowe książeczki, więc nic specjalnego. Później mamy The Amber Blade Chrisa Woodinga. To jest pierwsza część serii, natomiast ona ukazała się w 2018 roku i do tej pory nie było jeszcze kontynuacji. Cała trylogia Odkryć Rairi Michaela J. Sullivana, moja absolutnie ukochana trylogia Pękniętej Ziemi oraz Królowie Wyldu i Krwawa Róża Nicholasa Ainsa. Kolejna półka, może znowu zaczniemy sobie od prawej strony. Tutaj mam moje przepiękne wydanie Ziemią Morza autorstwa Ursuli Le Guin. To jest takie przepiękne, wielkie wydanie ilustrowane, które... Poczekajcie, zaraz Wam pokażę tutaj, o, zobaczcie jaką ma piękną wklejkę. Ja też w większym detalu pokazywałam to wydanie w innym filmie, który Wam również mogę na górze podlinkować, no ale jest to wydanie absolutnie przepiękne, według mnie warte pieniędzy. Ja je dostałam też w prezencie bodajże na urodziny, tak, na pewno na urodziny dostałam w prezencie tę książkę. Później mam trzy części Koła Czasu Roberta Jordana, czyli Wielkie Polowanie, Smok Odrodzony i Wschodzący Cień. W tym momencie jestem w trakcie słuchania Smoka Odrodzonego. Nadal nie mam Oka Świata, czyli pierwszej części. Nie wiem, kiedy się jej w końcu dorobię. Ja wiem, że ona jest już do kupienia normalnie teraz, ale po prostu nie mogę się zebrać, żeby wejść na Allegro i zrobić kup teraz. Później mamy The Poppy War, R.F. Kuang, czyli pierwsza część Wojen Makowych. Mnie ta książka aż tak bardzo nie zachwyciła, w związku z czym, no jak na razie nie kontynuowałam tej serii. Myślę, że w którymś momencie się
do niej wrócę. Natomiast okładka jest, wydaje mi się, taka sama jak okładka polska. Ja też dorwałam kiedyś tę książkę za jakiś bezcen, w ogóle śmieszne pieniądze na Allegro, także fajnie, bo jest w twardej uprawie. Później mam tutaj już moje bardzo stare wydanie Tolkiena, Władcy Pierścieni, czyli Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże i Powrót Króla. I słuchajcie, jeżeli macie to wydanie, to nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na mapę, która jest w pierwszej części. O Jezu, gdzie jest ta mapa? O, dobra, mam. Chwilę mi zajęło znalezienie. Przed księgą pierwszą ta mapa, ona zawiera błędy. W ogóle ona nie została zedytowana do końca, bo to jest na przykład do lomu i wiele znaków zapytania. Jeżeli macie tą edycję, tutaj też są inne błędy. Jeżeli macie tą edycję, to sobie zajrzycie do tej mapy. No beka trochę, że ona jest tak zrobiona. Później tutaj na górze mamy dylogię Lainey Taylor, Strange the Dreamer i Muse of Nightmares, czyli po polsku pierwszy tom nazywał się Marzyciel. Tutaj mamy Leigh Bardugo, Szóstkę Wron i Królestwo Kanciarzy po angielsku. No i tutaj jeszcze pozostałe książki Lainey Taylor, czyli trylogię Córka Dymu i Kości, Daughter of Smoke and Bone, Dreams of Gods and Monsters i Days of Blood and Starlight. Z tym, że Days of Blood and Starlight to jest druga część, a Dreams of Gods and Monsters to jest trzecia część. Tylko, że one tutaj stoją nie po kolei, żeby aż tak strasznie nie było zębowato. No i tutaj jeszcze mam książkę Bardugo, The Language of Thorns. No i jak widać, tutaj jest misz-masz mangowo-książkowy. Na samej górze pierwsze trzy tomy Wielkiego Strażnika Biblioteki. Później mamy 9 tomów sagi winlandzkiej. No i później przechodzimy już do książek. Tutaj mamy całą trylogię Kruczych Pierścieni, o której dopiero co był film, czyli Dziecko Odyna, Zgnilizna oraz Ewna, autorstwa Siri Petersen oraz Żelazny Wilk, również autorstwa Siri Petersen. To jest jakby pierwsza część drugiej trylogii w tym całym świecie Kruczych Pierścieni, która niestety nie podobała mi się tak samo jak te trzy książki. Później mamy moje tylko i wyłącznie czysto ozdobne, piękne wydanie Morta Terego Pratchetta. To jest książka, którą ja dorwałam na Allegro za 19 zł używaną. I ona tutaj stoi, właśnie mówię, głównie w celach dekoracyjnych, dlatego że ja mam tę książkę po polsku i raczej będę ją pewnie czytała po polsku, jak i cały świat dysku. A tutaj poniżej mamy trylogię plus prequel Sabriel Garfa Nixa. No i mamy tutaj Sabriel, Lirael, Abhorsen i prequel Clariel. I tu na końcu może pójdę z drugiej strony, żeby Wam pokazać. Tutaj na końcu mamy książki Jeffa Wheelera, które nie ukazały się nigdy w Polsce. To są dwie trylogie, które postępują po sobie chronologicznie. I to jest taka dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że Jeff Wheeler jest mormonem i to bardzo widać w jego pisarstwie. W związku z czym, jeżeli ktoś nie jest mormonem i no, nie ma, że tak powiem, trochę otwartej głowy na tą religię, to mogą mu tutaj niektóre elementy w tych książkach zgrzytać, dlatego że Wheeler no, wybitnie przeniósł tutaj część tej mormońskiej religii. Mnie się te książki kiedyś, kiedy je czytałam, bardzo podobały, natomiast to już było dawno temu, nie wiem, jakbym do nich teraz podeszła. Natomiast mogę Wam je pokazać, bo one mają piękne okładki. No i mamy tak pierwszą trylogię. Wretched of Moorwood, później jest The Blight of Moorwood, The Scourge of Moorwood, The Banished of Moorwood, to jest przepiękna okładka, The Ciphers of Moorwood i ostatnia książka, The Void of Moorwood. Później mamy moją półeczkę różnych rzeczy, zaczynając od lewej, mały kącik sci-fi, czyli Marsjanin, Andiego Weira, Good Morning, Midnight, Lily Brooks, Dalton, po polsku to było Dzień Dobry Północy, angielskie wydanie Długiej Drogi do Małej Gniewnej Planety Betty Chambers oraz jego kontynuacja A Close and Common Orbit. Później mamy Przebudzenie Lewiatana Jamesa S. R. Corey, książka, która mi się bardzo podobała, będę kontynuować tą serią. Autostopem przez galaktykę Douglasa Adamsa w tej pięknej wersji ilustrowanej. Później mamy zupełnie randomowo mangę Paradise Kiss i jest to piękne pięciotomowe wydanie, gdzie mamy 5 tomów tej mangi w jednym. Z przodu są przepiękne, kolorowe ilustracje, także no jest to cudowne wydanie. W ogóle ta manga jest też sama w sobie fantastyczna. Bardzo ją Wam polecam, jeżeli lubicie takie mangi w stylu Slice of Life. Później mamy na górze Natalie Hayes A Thousand Ships. Jest to mój niedawny nabytek w twardej oprawie, który kupiłam na Allegro za 7 zł. Później mamy Susanne Clark Piranesi, Susanne Clark Jonathan Strange and Mr. Norrell. To jest książka, której jeszcze nie czytałam, ale nie mogę się za nią zabrać, bo ona ma ponad 1000 stron w tym moim
moim wydaniu i to mnie trochę przeraża. Później mamy moją ukochaną Madeleine Miller, Song of Achilles oraz Kirkę. Mam też te książki w wersji polskiej, natomiast te książki anglojęzyczne czytałam już chyba, Song of Achilles czytałam 2 razy, a Kirkę czytałam 3 razy. Później mamy Stephena Fry'a Mythos. Później mamy Witolda Jabłońskiego Dary Bogów, czyli mitologia słowiańska. Później też mamy mój nowy nabytek, Giles Christian, Lancelot. Jest to retelling arturiański z punktu widzenia Lancelota. Też myślę, będę to w miarę niedługo czytała. Później mamy Marcina Mortkę, Mroźny Szlak, czyli nasz wybór książki na kwietniowy KKF. Czytajcie proszę. Później mamy również Marcina Mortkę, Morza Wszeteczne, Nie ma tego złego i Głodną Puszczę, Mefisto. Później mamy drugie wydanie Mórz Wszetecznych, dlatego że jedno z tych wydań to jest wydanie z błędami, bo ja zamawiałam tę książkę od razu, jak SQM ją wydał i pierwsze wydanie miało błędy. No i później mamy jeszcze S.A. Chakraborty, Miasto Mosiądzu i Królestwo Miedzi. Później kolejna półka, może zaczniemy sobie od prawej strony, bo będzie mi łatwiej. Tutaj mamy komiks Wiedźmin, Córka Płomienia. Mamy jedno wydanie fantastyki z Wiedźminem. Później tutaj mamy przepięknie, absolutnie przepiękne wydanie Dune'y z barwionymi niebieskimi brzegami, pięknymi w środku wklejkami. O, z tyłu jest taka wklejka, to jest absolutnie przecudowne wydanie i tutaj pod okładką też mamy przepiękną ilustrację. Jeżeli jesteście zainteresowani, to też podlinkuję Wam tutaj film, gdzie pokazywałam w detalach tą książkę. Z tyłu mamy wiedźmińskie puzzle, które mój narzeczony dostał ode mnie kiedyś na bodajże urodziny, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj mamy oczywiście całą serię wiedźmińską Andrzeja Sapkowskiego oraz opowiadania Szpony i Kły. Później mamy nieszczęsnego Cusia w, po angielsku, czyli The Shadow of What Was Lost, autorstwa Jamesa Islingtona. Jest to książka, w której, o, jak widzicie, jestem tu i nadal się nie posunęłam do przodu. W ogóle jakoś nie ciągnie mnie do tej serii, chociaż wiem, że powinnam ją skończyć, bo tylu ludzi ją czyta i powinnam chociaż mieć jakąś opinię na ten temat. Później mamy Kłamstwa Locke Lamory, czyli The Lies of Locke Lamora, Scotta Lynch'a. Ja tej książki zrobiłam kiedyś DNF-a, bo ona mnie wynudziła, natomiast dam jej na pewno drugą szansę. No i tutaj mamy jeszcze The Night Circus, Erin Morgenstern, czyli co? Cyrk Nocy po polsku. I znowu, ja tej książki też dałam DNF-a, ale dam jej jeszcze szansę. No i tutaj po lewej stronie mamy takie specjalne wydania trylogii Pierwsze Prawo Joe Abercrombiego. Akurat The Last Argument of Kings to jest trzecia część tej trylogii. Natomiast tutaj mamy część pierwszą, The Blade Itself, część drugą, Before They Are Hanged i Last Argument of Kings. To powinno być w ten sposób. I to są takie wydania specjalne, natomiast jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to powiem Wam, że one, mimo że są ogólnie rzecz biorąc bardzo ładne, to szczerze mówiąc są dosyć słabej jakości. Ten papier tutaj, nie wiem czy to widać na filmie, ale ten papier jest tutaj już poprzecierany. No i generalnie wiecie, no to nie są książki, które będą w świetnym stanie, no jak w stanie przeżyć wiele lat. No ale prezentują się na półce pięknie. Moje pierwsze czytanie Abercrombiego Ostrza zrobiłam w audiobookach, ponieważ audiobooki do tej serii są absolutnie genialne, ale na pewno drugie czytanie zrobię już sobie w papierze. Później tutaj mamy półkę wstydu, bo z tej półki wielu książek nie przeczytałam. No i tutaj mamy tak, Czerwoną Siostrę Marka Lorenza. Później mamy Ostrze Zdrajcy, Cień Rycerza, Krew Świętego i Tron Tyrana Sebastiana de Castella. Tych książek jeszcze też nie przeczytałam i szczerze mówiąc nie wiem, czy taka jest ich kolejność. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Później mamy Hardą i Królową Elżbiety Herezińskiej. Ja Hardej zrobiłam kiedyś DNF-a gdzieś, o tutaj widać, mam nadal zakładkę, ale myślę, że teraz podchodząc z innym podejściem do tych książek, dam im szansę jeszcze raz i mam nadzieję, że mi się spodobają. Później mamy Gaja Gabriela Keya, Dzieci Ziemi i Nieba. Słuchajcie, kupiłam tę książkę w zeszłym roku i jeszcze jej nie przeczytałam. Rozważam danie jej na majowy KKF, z faktu, że to jest jednotomówka i jest tam jakiś element fantastyczne. No nie wiem, dajcie mi znać, co byście o tym myśleli. Później mamy Driving Miss Norma autorstwa Tima
Besser Schmidta i Raimi Lidl. Później mamy Our Chemical Hearts Crystal Sutherland, czyli po polsku Chemia Naszych Serc. Mnie się bardzo podobała ta młodzieżówka. Później mamy Sayo Masuda, Autobiography of Geisha. Christine Hanna, Wielka Samotność po angielsku. Tahereh Mafi, Gorzki Smak i Wielkiej Radości. Zapach Domów Innych Ludzi, Bonnie Sue Hitchcock. Córy Ziemi, Córka Rzeźnika. Zamiana, Beth O'Leary, którą zabrałam od mojej mamy i nadal jej jeszcze nie przeczytałam. Kosmiczna Rekrutacja, Tim Peake. Brudna Robota, Christopher Moore. Oraz różne książki Grahama Mastertona. To są książki jeszcze z czasów moich licealnych, a ta jest bodajże z czasów studiów po Gromce Wampirów. Bardzo mi się ta książka podobała, czytałam ją już parę razy. No i na następnej półce, po lewej stronie mangi, tutaj mamy pierwszy i drugi tom Death Note, mamy 9 tomów Fruits Basket, mamy jednotomówkę Głosy z Odległej Gwiazdy, później mamy całą szamańską serię Anety Jadowskiej. Robiłam ostatnio o tych książkach film i tutaj mamy szamański blues, szamańskie tango i szamański twist. Mamy też jednotomówkę Cud Miód Malina od Anety Jadowskiej. Później mamy kolejną książkę, o której niedawno robiłam film, czyli Kołysankę dla czarownicy Magdaleny Kubasiewicz. Później mamy kolejną jednotomówkę Magdaleny Kubasiewicz, Wszystko pochłonie morze. Później mamy Drogę do wyraju Kamili Szczubyłek, opowieści z Wielżyńskiej Doliny Anny Brzezińskiej, Kukułkę i Wronę Magdaleny Wolf. Jak czytałam tę książkę, to słuchajcie, ona mi się tak średnio podobała, ale im dłużej o niej myślałam, tym jednak postanowiłam ją sobie kupić i będę kontynuowała z tą serią. Później mamy Krew i Popiół, książka, która mi się kompletnie nie podobała i z kolei nie będę kontynuowała z tą serią. Później mamy Pozłacanego Węża Daniel L. Jensen. Jest to trzecia część z serii. Ja czytałam na razie pierwszą, drugiej nie czytałam, no i tej trzeciej też nie czytałam, więc no, na razie nie mogę się jeszcze za nią zabrać. No i tutaj mamy pierwsze trzy tomy Eragona, jeszcze z moich czasów szkolnych. Później od lewej mamy tutaj oczywiście całą serię Harry'ego Pottera, no nie będę Wam tutaj tom po tomie pokazywała. Moją ukochaną starą Słaboniową i z Piekła Duchy Joanny Łańcuckiej. Teraz ta książka wyszła też w twardej oprawie i tak się zastanawiam, czy jednak sobie jej nie kupić, a tej nie sprzedać. Później mamy trzy pierwsze części Królowych Kharu Doroty Pasek, czyli Alabastrowe Panny, później mamy Królestwo Nadziei oraz Białą Skałę. Białej Skały jeszcze nadal nie doczytałam, jak widzicie, trochę mi brakuje, ale jakoś tak odeszła ta historia w taką stronę, która mnie nie do końca interesuje i jakoś nie mogę się zabrać, żeby kontynuować. Później mamy Agatę Kasiak, Baśń o Wilczej Dolinie. Później mamy całą trylogię Wilczej Doliny, czyli Idź i Czekaj Mrozów, Zaszyj Oczy Wilkom oraz Wyzwijcie Moje Dzieci. Tutaj mam jeszcze taki specjalny zbiór opowiadań Pierwszy Opiekun, który dostałam, jak kupiłam książkę Wyzwijcie Moje Dzieci w preorderze. Później mamy Olga Gromyko, Zawód Wiedźma. Później Milena Wójtowicz, Postscriptum, Drzewo Wspomnień, Magdaleny i Małgorzaty Lewandowskich, Jagę Katarzyny Bereniki Miszczuk oraz całą serię Szeptucha, również Katarzyny Bereniki Miszczuk. To są takie lekkie książki, które, no że tak powiem, nie są bardzo wysokich lotów, ale ja osobiście całą tę serię Szeptucha oraz Jagę uwielbiam, czekam z niecierpliwością na kontynuację Jagi, która chyba ukaże się już w czerwcu. Natomiast mówię, to są takie bardziej lekkie czytadła niż jakieś bardzo poważne książki. No mówię, ja je uwielbiam. Te najwyższe półki tylko Wam tak pobieżnie pokażę, bo tak, tutaj jest cała moja jeszcze, wiecie, licealna kolekcja Stephanie Meyer, czyli wszystkie części Zmierzchu, dwie po polsku i cztery po angielsku i Intrus, którego no też czytałam w liceum, wtedy mi się on podobał, tak. No teraz to, te książki bardziej trzymam, szczerze mówiąc, sentymentu, to nie jest tak, że jeszcze będę je pewnie kiedyś czytać. I obok nich jest Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe, to jest książka, której ja raczej nigdy nie przeczytam, ale to jest w ogóle książka mojego narzeczonego, bo on dostał ją od swoich rodziców w prezencie. Ja chciałabym jak najbardziej przeczytać jakieś pozycje pani Tokarczuk, no ale raczej nie Księgi Jakubowe. I później tutaj, o, to wygląda jakby była dziura, ale ta książka jest po prostu wepchnięta tam w środek, niestety, więc muszę ją wydłubać ze środka. No ale tutaj jest cała moja kolekcja Świata Dysku, którą udało mi się w zeszłym roku kupić za 350 zł, bo ktoś ją sprzedawał, już jej nie chciał i udało mi się ją zgarnąć. Z tym też jest śmieszna historia, bo to była wielka logistyczna operacja, żeby ją przywieźć do Warszawy, no ale się udało, także tutaj mam właśnie całą tą kolekcję Pratchetta. Część z niej już przeczytałam, część z niej będę czytała
czytała w tym roku. No natomiast już te książki mam, one są wszystkie w twardej oprawie i mają te takie standardowe okładki, więc no nie będę tutaj Wam wszystkich pokazywać. Tutaj mam pierwszych 10 tomów mangi Fullmetal Alchemist. Nie dokupiłam sobie tej mangi jeszcze do końca, to znaczy ja całą tę mangę czytałam, ale nie mam do końca tej mangi, bo nadal gdzieś tam łudzę się, że ta manga zostanie podobnie w Polsce wydana i wtedy kupiłabym sobie jakieś takie ładniejsze wydania, bo te wydania, które tutaj są, one są no mega słabej jakości. Później mamy taką śmieszną książeczkę Strange Planet. To jest taka książeczka z komiksami, te komiksy są prześmieszne. Można je też znaleźć w internecie, jeżeli jesteście tym zainteresowani. To jest mojego narzeczonego, ja mu to kupiłam na jakąś tam okazję, bo on bardzo lubi te komiksy. No i tutaj mam różną literaturę dziecięcą, którą jeszcze przywiozłam ze swojego starego domu. No nie będę Wam tutaj pokazywać tego wszystkiego, co tutaj jest. Najważniejsze książki, które tutaj się znajdują, to tutaj gdzieś z tyłu jest Jerzyc Jada, Małgorzaty Musierowicz, są tutaj Muminki i tutaj są książki Astrid Lindgren, to są takie najważniejsze jakieś pozycje. Dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze musieliśmy wejść pod biurko, żebym mogła Wam pokazać te dwie półki. Nie jest lekko, ale damy radę. Tutaj nie będę Wam pokazywała tego, co jest na tej półce, bo to są wszystko książki na sprzedaż. Jak chcecie zobaczyć, co tam mam, to wejdźcie na mój Vinted, bo one wszystkie są na sprzedaż. Natomiast tutaj, i też pozwólcie, że już nie będę wyjmować, bo no nie dam rady jeszcze z telefonu. Tutaj mamy absolutnie wszystkie książki Jonathana Carola, które się kiedykolwiek ukazały, bo ja jak byłam nastolatką, to był mój ukochany pisarz, przeczytałam wszystko, co on napisał. No i je tutaj mam, natomiast nie czytałam tych książek od lat, więc nie wiem, jakby mi się teraz podobały. Tutaj mamy kilka takich różnych randomowych książek, które nie mam o nich za wiele do powiedzenia. Trzy książki Doroty Terakowskiej, które wydaje mi się, że teraz już no jakby one nie zestarzały się raczej zbyt dobrze, natomiast kiedy ja byłam młodsza, właśnie gdzieś tam w tym gimnazjum, czy kiedyś tam to, jakie czytałam, to mi się bardzo podobały. Później tutaj mamy Alchemika, to też jest na sprzedaż. No i na koniec mamy klasyki. Tutaj mamy różne klasyki po angielsku i tutaj mamy tak, Tajemniczy Ogród, The Secret Garden, North and South, Great Expectations i Pride and Prejudice. A, i jeszcze mamy tam co? Jane Eyre. No i później mamy też klasyki po polsku, czyli mamy Dziwne losy Jane Eyre, później mamy Perswazję, Duma i uprzedzenie, Mansfield Park, Wichrowe wzgórza i na końcu jest Rozważna i romantyczna. No i ostatnie półki w moim domu to są te półki, które ja mam w salonie. I tutaj podchodząc po kolei do nich, najpierw mam różne książki z serii butikowej, czyli mam Kirkę, Pieśń o Achillesie, Była sobie rzeka, 13 opowieść oraz Rebekę. Później tutaj mam dwa słoniki przywiezione ze Sri Lanki. Trzeba je odstawić. I mam takie piękne wydanie Władcy Pierścieni w boksie. Z takimi okładkami, jak tutaj są narysowane. To już nie będę wyjmować, ale dokładnie no to są jakby okładki, które są na poszczególnych częściach. Jest przepiękne to wydanie boksowe. No, sam boks jest też piękny, więc tak sobie je trzymam. Oczywiście to jest po angielsku. Później tutaj mam wszystkie książki Bachmana, czyli Niespokojni ludzie, którą czytałam niedawno. Mężczyzna imieniem Owe, którego mam po angielsku, dlatego że po polsku tej książki to już w ogóle się nie da dostać w normalnych pieniądzach. My przeciwko nam, czyli druga część Miasta Niedźwiedzia i później mamy Pozdrawiam i przepraszam i tak jakby drugą część Brit Marie tu była. No i tutaj później jeszcze mamy książkę mojego narzeczonego Metro 2035 oraz Paragraf 22 i Niewidzialny człowiek. Dalej mamy takie dwa domki, które przywiozłam od lokalnej pani w Szczyrku. Tutaj mamy Sen o Kapi i Wierzyliśmy jak nikt. I później tutaj mamy Kobietę w białym kimonie, Dziki rok, Zapiski młodego przyrodnika, Śmierć pani Westaway oraz jak się ta książka po polsku nazywa? O Boże, zapomniałam, ale w każdym razie The Turn of the Key, Ruth Ware, to czytałam, średnio mi się podobało, to jeszcze nie czytałam, przeczytam pewnie niedługo, bo zobaczcie jakie to jest cienkie. Wszystkie kolory moich wspomnień, książka, którą ja czytałam po angielsku, no ale mam teraz polską wersję, więc na pewno w którymś momencie jeszcze sobie ją odświeżę. Gdzie śpiewają raki, genialna książka, bardzo mi się ona podobała i też czytałam ją po angielsku i polskiej wersji jeszcze nie czytałam. O, tutaj mamy Persuasion, Jane Austen, nie wiem, co to tutaj robi. Chyba jest tutaj w celach dekoracyjnych, dlatego że to powinno być raczej tam z wszystkimi innymi klasykami. Później mamy Mistrza i
Małgorzatę, książkę mojego narzeczonego Dni barbarzyńców. No i tutaj mamy dwie części wierszy Rupi Kaur, czyli Słońce i jej kwiaty i Mleko i miód. No i tutaj na górze, jeszcze na ostatniej półce, mamy angielskie wydanie Służących Catherine Stockett. Później mamy The Handmaid's Tale Margaret Atwood, czyli Opowieść podręcznej. Eleanor Oliphant ma się dobrze, czyli Eleanor Oliphant is completely fine. Później mamy Little Fires Everywhere Celeste Ng. On Earth We're Briefly Gorgeous Ocean Vuong, czyli po polsku ta książka nazywała się Na Ziemi Wspaniali Jesteśmy Tylko Przez Chwilę, chyba, jeżeli się nie mylę. Później mamy Taylor Jenkins Reid, Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. No i tutaj od razu mamy też Daisy Jones and the Six. Życie Pi, nie wiem co to tutaj w sumie robi, też gdzieś tam to powinnam dać do książek, które są, wiecie, już tak bardziej z przeszłości. No i na koniec Flatshare Beth O'Leary, czyli Współlokatorzy. Ta książka mi się bardzo podobała. Później mamy pierwszą i drugą część książek Patryka Rothfussa, jedyne co się do tej pory ukazało na rynku, czyli Imię Wiatru i Strach Mędrca, czyli The Name of the Wind i The Wise Man's Fear. Później mamy książki Neila Gaimana, Nigdzie Bądź, Księgę Cmentarną, Ocean na Końcu Drogi i angielskie wydanie Oceanu na Końcu Drogi. Swoją drogą niedługo będę robiła taką akcję, gdzie będę czytała różne książki Neila Gaimana przez powiedzmy może tydzień. Mogę Wam dać znać, kiedy będę to robić, jeżeli będziecie chcieli się przyłączyć. No i na końcu jeszcze mamy trochę różnych takich książek. Mamy tutaj jedną książkę na górze, Terego Pratchetta, A Blink of the Screen, później A Sleep of the Keyboard. A Blink of the Screen to są bodajże różnego rodzaju opowiadania i A Sleep of the Keyboard to są takie raczej bardziej eseje, gdzie Terry Pratchett mówi bardziej o życiu i innych takich różnych rzeczach. Malowany człowiek po angielsku w takim wydaniu specjalnym Petera Vibretta. Nadal jeszcze nie zabrałam się za tą książkę, jakoś tak nie po drodze mi z nią jest. Później mamy Terry Pratchett i Dodger i na końcu takie śmieszne wydanie The Hitchhiker's Guide to the Galaxy z 1986 roku. Tutaj są pierwsze cztery części i ona stoi tutaj bardziej w celach dekoracyjnych. To znaczy, w sumie nie wiem, myślę, że bo pierwszą część już czytałam, ale myślę, że gdybym sięgała po drugą, trzecią i czwartą część, no to może sięgnę w polskiej wersji językowej, dlatego, że tą pierwszą czytałam w polskiej wersji językowej, ale ta okładka jest taka, wiecie, oldschoolowa, ona mi się tak podobała, że no, że po prostu chciałam ją kupić, a za nią zapłaciłam chyba 12 zł, czy coś takiego, więc stoi sobie w cerach dekoracyjnych. No i słuchajcie, to była cała moja biblioteczka. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj parę jakichś ciekawych tytułów. W opisie tego filmu oraz na górze w kartach podlinkowałam Wam kilka innych filmów, gdzie niektóre z tych wydań specjalnych pokazuję w większym detalu, pokazuję Wam, jak one wyglądają w środku, pod obwolutą i tak dalej. W związku z czym, jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam Was do tych filmów, a ja w tym momencie już żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!